Siemanko, dzisiaj wam pokażę, jak zrobić skrzynki w Minecrafcie. Pierwsze co musicie, chodzimy sobie oczywiście na, bo to trudno się tu działa. Chodzicie sobie w zakładkę pluginy i wpisujecie cyriata plus, wybieracie to. Teraz sobie cofamy i to jeszcze jest nam potrzebne. Teraz robimy i uruchamiamy nasz serwer. Ja już mam swój uruchomiony, ale po prostu zrobię szybkiego reloada, tak zwanego, i po prostu poczekamy, jak nam się już ten reload zrobił. Jak nam się robi ten reload, to mogę was poprosić o łapkę w górę. I o łapkę w górę po prostu i o subskrypcję. I dobra. I jak już to macie? Ukośnik cyrata. Cyrata. I jaką byście chcieli mieć skrzynkę? Ja na przykład legendarna. Tak na przykład, żeby moja skrzynka się nazywała. Jest legendarna. I teraz wpisujecie ukośnik cyrata. Czekajcie. A, i tak. I teraz dacie itemki, jaka by była do tego. Ja tu już ukrywałem trochę ten serwer. Więc mam tu i na przykład chcę, żeby to był na przykład ten osadzik. Nie? To sobie po prostu bierzemy teraz to. Na przykład, żeby był ten osadzik. O. I żeby na przykład było można trafić też zaklęt, no jakby enchantowane 4 jabłka. I na przykład, żeby było do trafienia, jeszcze, czekajcie, żeby do trafienia jeszcze było 16 złotych jabłuszek. Chciałbym, żeby tak też na przykład było. Teraz sobie to bierzemy. Jak już to mamy, to teraz bierze, to na przykład jeszcze, ja bym chciał łuk jeszcze, nie? Na przykład łuk, chcę sobie go jeszcze zenchantować. Idea jest na przykład unbreaking, na osobę na niego 6 i na przykład power 7, na przykład. Ale to już sobie dajecie, jakie chcecie. Strzały jeszcze. Jeszcze bym chciał. I żeby one były jeszcze, bo sobie je można wziąć. I teraz sobie wpisujecie ukośnik strata. Settings. Tu settings wybieracie. Edit Pirates. Legendarna. Ja wybieram. I Edit Krater Wings. I teraz sobie to po prostu wkładacie. Cyk, cyk, cyk. Cyk. I proszę. Teraz klikacie sobie Escape. Stratę. Stratę. I teraz legendarna. I mamy legendarną skrzyneczkę. I na przykład jak chcę, na czym to może stać? Na przykład na endowym słupku. Na endowym słupku na przykład. Jak chcę, żeby to sobie było. No to teraz na przykład tu na przykład. I to sobie po prostu tu oblić. I to składam. To sobie jeszcze kładziemy jak tam chcemy. Ja sobie chcę to tak fajnie ułożyć, bo jeszcze chcę więcej tych skrzynek zrobić, ale nie będę to oczywiście pokazywał tego na poradniku.
I dobra. Na przykład chcę, żeby tak było. Okej. Legendarna pacjentów, który stawia się. Możecie sobie dodać hologram, jak chcecie, ale jeszcze nie ma poradników, jeszcze nie zrobiłem, ale niedługo wam zrobię. Na pewno, akurat. I teraz mamy już tą, ale nie daje się otworzyć, bo musimy mieć kluczyk. Jak wziąć kluczyk? Stratę, wpisujemy. Okej, i wybieracie sobie. I wpisujecie legendarna. Czekajcie. A nie. Tu, sorki, musicie wpisać swój nick. No i ja wpisuję swój nick. Wy oczywiście nie wpisujcie mojego nicku, tylko swój wpiszcie. Legendarna. I proszę, i mamy kluczyk do legendarnej. Ja sobie mogę go choć kopiować. I proszę, i losuje nam się. Poczekamy chwilkę. Wam pokazać, że to działa. No i na przykład dropłem mieczek Hermesa. No i go mam. Wszystko w tym. To wszystko można dropnąć. Tylko pamiętajcie, że jak to postawicie, to jeszcze go nie zniszczycie. A więc no. Stawiajcie mądrze. A więc no. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki krótki poradnik. Możecie zostawić subka i lajka. Mi tam to bardzo po. Uwaga! I motywuje mnie, żebym robił więcej dla Was takich poradników. A więc no, pa pa.